Witam Was wszystkich w nowym odcinku Valorant i dzisiaj poznamy wszystkie bronie, które ta gra oferuje. Pokażę Wam różne triki tych broni, jak one strzelają, ile damage'u zadają, jaki mają recoil i wszystkie inne ciekawostki, jakie dotychczas znam. Ale zanim zaczniemy, chciałbym podziękować wszystkim stronkom, które wspierają mój rozwój, czyli Valorant Polska, strona valorant.pl oraz serwer na Discordzie Valorant Polska, gdzie możecie poszukać sobie graczy. Oczywiście wszystkie linki w opisie i zaczynajmy. Zaczynamy od pistola, który się nazywa Classic. Classic. Pierwsza ciekawostka, którą chciałbym zauważyć, jeżeli chodzi o tą grę, to bardzo łatwo sobie zobaczyć, czy dana broń penetruje jakąś ścianę, czy nie. Jak naciśniemy sobie, strzelimy sobie w tą ścianę i widzicie takie pomarańczowe, nie wiem jak to nazwać, iskry można powiedzieć, oraz ta ściana nie jest przebita, to znaczy, że nie została ona spenetrowana. A jeżeli sobie strzelimy tutaj bardziej pod kątem i widzicie białe takie iskry oraz jest taka czarna dziura, bardzo prosto jest porównać te dwa strzały, który przeszedł, a który nie. Tak więc to jest taka pierwsza ciekawostka, te trzy strzały nie przeszły, te strzały oczywiście przeszły. Jeżeli chodzi o tą broń, co tutaj możemy sobie zobaczyć, po prawej stronie macie wszystkie informacje o tej broni. Zadaje ona do 30 metrów, zadaje ona 78 w głowę, 22 w nogę, 26 w ciało. I wszystkie bronie, też kolejna ciekawostka, mają alternatywny tryb strzelania. Czyli jeżeli naciśniemy sobie prawy, to strzela on po 3 naboje naraz. Wiadomo, rozrzut jest o wiele większy. Z lewego strzelamy pojedynczo, prawym strzelamy po 3. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą broń. Jest to prawdopodobnie pierwszy pistol, z którym będziemy zaczynać pistoletówkę. Przechodzimy do kolejnego shorty, czyli taka dubeltówka. Bardzo dziwny, duży celownik. Broń kosztuje tylko 200, tak więc prawdopodobnie będzie ona grana na eko, gdy macie tam mało pieniędzy i chcecie zabrać jakąś broń przeciwnikom. Staniecie sobie na jakimś rogu, na blisko, prawdopodobnie najlepsza będzie ta broń za jakąś ścianą, żebyście mogli wychylić, strzelić i to w sumie będzie, mam nadzieję, że to zabija przeciwnika. Zadaje ona 36 obrażeń w głowę, 10 w nogę, ale wystrzeliwuje 12 strzałów naraz. Jeżeli chodzi o drugi strzał, czyli strzał z prawego, to tutaj nic się nie dzieje, ma ona tylko jeden tryb strzelania. Jest to właśnie taki rozrzut. Jeżeli sobie kucniemy, to ten rozrzut jest troszkę zmniejszany. Widzicie, ten rozrzut jest całkiem duży, ale jak staniecie na odległość, myślę, 3-4 metrów, to ten rozrzut będzie wystarczający, żeby zabić przeciwnika. Kolejna broń, Frenzy za 400, bardzo przypomina CZ-kę z CS-a, czyli taka półautomatyczna. Automatyczny pistol, automatyczny pistol w sumie. 13 naboi w magazynku, prawdopodobnie wystarczająco, żeby zabić dwóch wrogów, którzy będą was raszować, albo wy będziecie raszować przeciwników na jakimś eco-buyu. Jeżeli chodzi o damage, to jest to 78 w głowę, czyli całkiem dużo. Strzela ona 10 strzałów na sekundę, czyli mega szybko strzela. Rozrzut, jeżeli chodzi o, z tego co widzimy, pierwsze 4 strzały są bardzo łatwe do skontrolowania. Lecą one, nie, pierwsze 3 strzały są całkiem łatwe do skontrolowania, lecą one całkiem blisko. Po tych 3 strzałach rozrzut już staje się o wiele większy. Pokażę Wam recoila bez w ogóle kontrolowania myszki, tylko przetrzymam strzał. Tak jak widać, pierwsze 3 strzały jakoś tam można skontrolować, po 4 zaczyna się już chaos. Czyli myślę, że po 3 strzały będzie sobie można tą bronią strzelać. Myślę, że dźwięk jest troszkę za duży. Okej. Po 3 strzały, prawdopodobnie na blisko też full auto będzie można sobie strzelić. Jeżeli chodzi o penetrację, to tej strzelanki nie przepenetrowała, to już troszkę lepiej. Tutaj penetracja też powinna zostać podana. Penetracja ścian low, czyli nie penetruje ona zbyt dobrze. Ghost, jak nazwa wskazuje, cichy pistolet. Przypomina USP z CS-a. Bardzo często będę się tutaj odnosił do CS-a, bo to jedyny FPS, w jakiego grałem wystarczająco, żeby coś o nim powiedzieć. No, 1:1 USP z CS-a, co tu więcej mówić. Jeżeli chodzi o damage, to jest to 105 w głowę na 30 metrów. Wystarczająco, żeby zabić przeciwnika jednym strzałem w głowę, chyba że mają oni armor, z tego co wiem. Tak, może teraz omówmy te armory.
Light Shield i Heavy Shield to są dwa armory, które są dostępne w tej grze. Pierwszy jest za 400 i blokuje on 50% obrażeń oraz łamie się po 25 obrażeniach. Czyli taki Ghost, jeżeli przeciwnik ma Light Shielda, nie zabije go już na raz. Warto o tym wspomnieć. I Heavy Shield blokuje tak samo 50% obrażeń, ale łamie się po 50 obrażeniach. Bardzo prosto działają. Bardzo fajny system, jeżeli o to chodzi. O co jeszcze warto wspomnieć z tym Ghostem? Penetracja ścian już jest średnia, czyli jakoś tam te ściany będziecie mogli sobie penetrować, jeżeli znacie jakiś kąt, gdzie przeciwnik może stać, na przykład za tym pudełkiem. Nie, tutaj już nie przejdzie, czyli tutaj tylko po rogu byście mogli strzelać. Prawdopodobnie znajdzie się jakiś spocik, gdzie będziecie mogli te ściany zeskanować, żeby zabić przeciwnika. Prosty pistol, nic więcej tutaj nie można mówić. Szeryf to będzie jeden z częściej granych pistoli, myślę, na forsie. Przypomina on bardzo Deagla. Kosztuje tylko 800, tylko albo aż, i zabija jednym strzałem w głowę. Nieważne, czy mają oni heavy armor czy light armor, jest to 160 obrażeń na 30 metrów. Jeżeli chodzi o 50 metrów, a z tego co wiem, są takie dystanse w grze, to jest to 145 obrażeń i nie zabije on w głowę na raz. Wall penetration już jest high, czyli jak strzelimy w tą ścianę, to pierwszy raz zostanie ona przebita. Wszystkie pistole inne na razie nie przebiły tej ściany. Sheriff daje radę. 6 naboi w magazynku, bardzo celny, praktycznie Deagle z CSGO, tak. Jeden strzał w głowę wystarczy, żeby zabić przeciwnika. Jeżeli chodzi o Force Buy, to będzie ta broń będzie często widywana na highlightach. Kilku przeciwników można szybko zabić, jeżeli ktoś ma refleks i wystarczającą precyzję. Szybko możecie zabić w głowę 5 przeciwników, jeżeli każdy strzał siądzie na całkiem bliski dystans. Prawym też ta broń nic nie robi. I przechodzimy sobie do SMG, czyli Submachine Guns. Pierwszy to jest Stinger. Bardzo fajna broń, z tego co widzę, szybko strzela, przypomina troszkę UMPA, strzela ona 18 strzałów na sekundę, bardzo szybko strzał. Co warto wspomnieć, recoil, mega zaczyna się robić rozrzut po chyba 6 strzale, o ile się nie mylę. Strzela tutaj całą seryjkę, jest to 20 naboi w magazynku, całą seryjkę wydam w tą ścianę bez w ogóle kontrolowania recoila. Jak tutaj widzieliście, po 5 albo 6 strzale jest gigantyczny przeskok, tak więc myślę, że burstowanie tą bronią będzie najlepiej wychodziło. Co tutaj jeszcze warto wspomnieć, damage 67 w głowę, ale ma tutaj alternatywny tryb strzelania, czyli ten celownik. Jeżeli chodzi o celownik, to zaczyna ona strzelać już seriami, słyszycie taki klik? Jest to 4 naboje na jeden strzał, o wiele celniejsze niż bez przymierzania. Myślę, że przymierzanie będzie raczej, jak będziecie biegać na BS-a i chcecie zczyścić jakiś kąt, może zeskanować, preaimować jakąś pozycję, a celowanie raczej będzie na średnie, długie dystanse, żeby trzymać jakąś pozycję. A fajnie, że jest ten alternatywny tryb, to znaczy, że każda broń będzie jakoś tam grywalna, zależna od sytuacji. Bardzo prosta broń, nie za dużo tutaj można powiedzieć, szybko strzela. Myślę, że znajdzie ona sobie miejsce w grze. Kolejne SMG to jest Spectra. Na pewno już ją widzieliście. Troszkę wolniej strzela, to jest odczuwalne od razu. Strzela ona 13,3 strzałów na sekundę. 78 obrażeń w głowę, ale tylko do 28 metrów, czyli 2 strzały w głowę, które są dosyć celne. Możemy tutaj zauważyć, że te pierwsze 4 strzały są dosyć celne. Recoil, z tego co widzę, będzie dosyć łatwy do kontrolowania przez pierwsze kilka, możliwe, że kilkanaście strzałów. Raczej jest to 8 strzałów. Burstowanie raczej będzie zalecane w każdej broni, niestety. Myślę, że tutaj nie będzie za dużo miejsca do sprayowania, do takiego chaotycznego strzelania, bo te spraye są różne. Jak widzieliście, tutaj mi po pierwszym strzale już odskoczyło. 4 strzały myślę, że będą wystarczające. 2 strzały zabijamy w głowę. Bardzo fajna broń na krótkie dystanse. Jeżeli chodzi o prawy, to tak samo jak w pierwszym SMG, tak samo jak w Stingerze, mamy ten celownik. Tylko, że tutaj już nie strzelamy semi-auto, dalej strzelamy serią i jest to
po prostu bardziej celne. Cztery strzały możemy bardzo łatwo w to samo miejsce posłać. Nieważne, żebyście nie strzelali, to cztery strzały lekko ciągnąć myszką w dół będą leciały w to samo miejsce. Kolejna broń to już jest shotgun. Pierwsze dwa shotguny, jakie są w tej grze, to jest Boki. Widziałem już tą broń na highlightach, fajnie wygląda. Bardzo potężny strzał, słychać to, że to ma na celu zabić przeciwnika na jeden strzał. Dosyć szybko strzela. Warto zauważyć, że dosyć szybko ta broń strzela. Rozrzut, jeżeli chodzi, nie wiem jaki to jest dystans do tej ściany, myślę, że jest to około 20 metrów. Rozrzut jest całkiem duży, więc raczej 5-10 metrów taki dystans chcecie trzymać z tą bronią. Ma ona alternatywny tryb strzelania, który tutaj jest opisany. Zamienia się na w semi-automatic, czyli tak samo jak pierwszy. Jest to airburst. Czyli powinno to być zwiększona celność. Patrzcie, na lewej ścianie strzelę z lewego przycisku, a na prawej ścianie z prawego przycisku. Tutaj ten rozrzut był dosyć duży. Jeżeli chodzi o prawy, to ten rozrzut jest o wiele mniejszy. Nie wiem, czy damage się zmniejsza. Z tego, co widzę, to damage się tutaj nie zmniejsza. Tak więc prawdopodobnie zawsze chcecie strzelać prawym przyciskiem, bo jest ten rozrzut po prostu o wiele mniejszy. Ładnie to tutaj można pokazać. Tak więc na średnie dystanse oczywiście używamy prawego przycisku. Na takie bliższe dystanse możemy używać lewego bez większego znaczenia. Drugim shotgunem Valorant jest The Judge. To jest chyba ten taki bardziej półautomatyczny shotgun. Nie widziałem go zbyt często jak na razie. Nie ma alternatywnego trybu strzelania. Jeżeli chodzi o jego pierwszy tryb strzelania, no to naprawdę strzela bardzo szybko. Myślę, że jeżeli dostaniecie się na dobrą pozycję, na przykład na plecy przeciwnika, na jakimś forsie, lub gdy użyjecie dobrze smoke'ów i będzie dobre zamieszanie na BS-ie, to możecie tym wyciścić przeciwników. Patrzcie, jak szybko to strzela. Rozrzut faktycznie jest gigantyczny. Ciężko jest go kontrolować nawet na kucaku. Ja tutaj kucam. I ciężko jest, ale jak będziecie tak sobie, o. Jeżeli polecicie full automat, to ten rozrzut zacznie być gigantyczny, ale jeżeli będziecie sobie tak z półsekundową przerwą tapować, to myślę, że dacie radę kilku przeciwników wyczyścić. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tą broń. Nie ma tu za bardzo co mówić, jeżeli chodzi o penetrację ścian, no to jak widzicie jest ona dosyć słaba, bo nie penetruje tej ściany. Teraz przechodzimy do rifles, czyli do tych takich głównych broni. Tych broni jest aż 4 do wyboru, czyli każdy znajdzie coś dla siebie, tak, mam taką nadzieję. Myślę, że Bulldog i Guardian będą dla jednej drużyny, a Phantom i Vandal dla drugiej. Mogę się mylić, mogą być one po prostu dostępne dla każdego. Bulldog ma dwa tryby strzelania. Pierwszy to jest full automatic, 9 rund na sekundę strzela, 116 w głowę do 50 metrów, czyli naprawdę bardzo dobra broń. 9 strzałów na sekundę to nie jest zbyt dużo, jeżeli teraz na to zerknę, to patrzę, jak wolno to strzela. W ogóle wygląda, jakby niektóre strzały się nie rejestrowały, nie wiem dlaczego to tak wygląda. Ale burstowanie tą bronią wygląda całkiem przyjemnie. Może zmniejszę to auto jeszcze troszkę. Okej. Burstowanie faktycznie wygląda całkiem przyjemnie. Ten rozrzut nie jest zbyt duży. Jeżeli chodzi o celownik, czyli o ten alternatywny tryb, to jest tutaj burst, czyli strzelanie seriami. Są to 3 strzały, bardzo szybkie, bardzo precyzyjne. Myślę, że będą się nadawały do czyszczenia jakiejś pozycji. Naprawdę bardzo szybko to strzela, bardzo precyzyjnie. Podoba mi się ta broń. Szczególnie, że kosztuje ona tylko 2100, czyli nie jest ona zbyt wymagająca, jeżeli chodzi o cenę. Kolejną bronią jest Guardian. Guardian jest w standardzie półautomatyczny, strzela 6,5 strzała na sekundę. Co warto zauważyć, to jest to, że Guardian zabija zawsze w głowę, czyli to jest od 0 do 50 metrów 195 obrażeń. Jest to broń dla typowych aimerów, dla tych, co są pewni, że zawsze trafią heada. Tego heada, jeżeli traficie, to przeciwnik jest po prostu martwy. To jest taki deagle, tylko że w półautomatycznej wersji, z możliwością strzelania trochę szybciej. Nie polecam strzelać szybciej, bo patrzcie, jak ten rozrzut zaczyna się
zaczyna się dwoić i troić. Pierwsze trzy strzały nie są jeszcze najgorsze. Możecie double tapować, jeżeli nie jesteście pewni, że kogoś traficie w głowę, to dwa strzały w ciało zadadzą 130 obrażeń. To też jest całkiem spora liczba. Wiadomo, żeby kogoś zabić na armorze, to musicie trafić aż trzy strzały, więc ta broń już jest coraz gorsza, jeżeli chodzi o strzelanie w ciało, ale jeżeli chodzi o strzelanie w głowę, to naprawdę broń dla taperów. Możemy sobie tutaj włączyć ten skill test na szybko. Patrzcie, jak to wygląda. Zabija ona w głowę za każdym razem na full armorze. Naprawdę pięknie ta broń wygląda, jeżeli macie aima wyćwiczonego. Jeżeli chodzi o ten alternatywny tryb strzelania, to jest on, wiadomo, co tutaj się różni, bo zerknijmy. Strzały na sekundę są takie same i po prostu jest zoom i lekko mniejszy rozrzut. Tak więc nie za dużo się zmienia. Kolejna broń to jest Phantom. Phantom najbardziej przypomina mi M-kę z CS-a. Ten strzał jest cichy, jest na tumiku. Jeżeli chodzi o damage, to jest to 156 w głowę na 15 metrów, na 30 metrów, czyli tak jak w CS-ie, jak ktoś ma full armora, będziecie musieli w tą głowę trafić aż dwa razy. To raczej nie będzie zbyt dużego problemu, bo pierwsze trzy strzały są naprawdę bardzo celne. Możliwe, że nawet pierwsze cztery strzały są dosyć łatwe do skontrolowania. Jeżeli chodzi o full auto, to wygląda ten recoil tak. Nie jest on zbyt łatwy do skontrolowania, tak więc polecam burstowanie, tapowanie. Będzie tutaj raczej optymalnym trybem strzelania. Jeżeli chodzi o alternatywny tryb strzelania, to jest tutaj celownik, lekko mniejszy rozrzut. Strzelanie raczej jest praktycznie takie same. Nie wiem, czemu czasami te strzały mi się już nie rejestrują. Możliwe, że po prostu dziury na strzelanie nie robi, a wszystkie się rejestrują. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Phantom. Phantom myślę, że będzie najlepszą bronią dla mnie. Myślę, że do Guardiana, do tapowania się nie będę nadawał, a to zrekompensuje troszkę to, jak nie traficie pierwszego strzału. Tutaj mi skill poleciał, Sage. O tym powiemy później. Ostatnim riflem jest Vandal. Vandal jest pełni automatyczny, najbardziej przypomina Kawaha. Te strzały czuć, że są potężne. Strzelają troszkę wolniej niż Phantom. Strzelają one 9 na sekundę zamiast 11. Na alternatywnym trybie jest lekkie przybliżenie, lekko zmniejszony spread i troszkę wolniej strzela. Jeżeli chodzi o damage, który zadaje, to do 50 metrów w głowę. Jest to 156 obrażeń, niestety w ciało już te obrażenia dosyć drastycznie spadają, bo jest to 39 w ciało, tak więc tych strzałów będziecie musieli troszkę więcej trafić. Jeżeli chodzi o recoil, to wygląda on tak, no tragiczny jest ten rozrzut po trzecim, czwartym strzale, zaczyna ten celownik skakać naprawdę bardzo wysoko. Tak więc to będzie też broń raczej dla tapowania, szybkiego tapowania lub też burstowania. Myślę, że nic innego z tą bronią nie wykombinujecie. Wiadomo, celownik troszeczkę zmniejsza ten rozrzut i możecie sobie strzelać na spokojnie po trzy strzały. Przechodzimy teraz do snajperek. Marshall to jest taki odpowiednik scouta, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Marshalla, to jeżeli chodzi o obrażenia, to w głowę jest 202 obrażeń, czyli wiadomo, na jednego hita zabijecie każdego. Jeżeli chodzi o ciało, to przeciwnik musiałby mieć brak armora. Nawet ten mały shield powstrzyma zabójstwo na raz w ciało. Jest to 101 obrażeń. Co warto wspomnieć, jeżeli chodzi o Marshalla, taka ciekawostka, że z zoomem strzelacie dużo wolniej. Bez zooma patrzcie, jak szybko te strzały lecą. I te strzały praktycznie cały czas są celne, więc możecie no-scope'ować swoich przeciwników dosyć szybko, jeżeli by was rushowali, a wy jesteście wcelowani w jakiś róg. Ciekawa broń, myślę, że znajdzie sobie miejsce w grze, nie kosztuje ona zbyt dużo. I teraz operator, czyli odpowiednik AWP, myślę, że specjalnie go nazwali operator, bo zaczyna się od op. Tutaj na no-scope'ach już jest to bardziej niecelne. Wiadomo, jeżeli chodzi o obrażenia, to w głowę i w ciało zabijacie naraz. Macie dwa tryby przybliżenia, pojedyncze, podwójne. No nie ma tutaj za bardzo co mówić o tej broni, po prostu AWP, klasyczna snajpera, która zabija naraz w ciało. Dużo kosztuje, jest to 4700 kredytów, żeby ją kupić. Penetracja ściany oczywiście wysoka.
Na pewno będziecie mogli te ściany sobie penetrować, jeżeli znacie jakieś miejscówki, gdzie przeciwnicy mogą być. I ostatnie z dwie bronie, które w Valorancie są dostępne, to jest Ares i Odin. Są to heavy bronie, czyli te ciężkie odpowiedniki Negeva, można powiedzieć. Co warto zauważyć z tymi brońmi, to jest to, że czym dłużej nimi strzelacie, tym szybciej one zaczną strzelać. Z 10 na 13 rund na sekundę. Myślę, że to zauważycie. Tutaj jest 10 i wskakuje na 13 od razu. Słychać, że to strzela jak maszynówka. Co ciekawe, myślę, że ta broń faktycznie znajdzie sobie miejsce w tej grze, bo ten rozrzut nie jest jakiś zbyt duży. Nawet trzymając to full auto, jak ja się tutaj staram, to ten rozrzut jest do skontrolowania. Na jakiegoś rusha myślę, że jak najbardziej się może przydać. Obrażenia to jest 72 w głowę do 30 metrów, 30 w ciało, no ale wiadomo, to ciało raczej traficie sobie wystarczająco szybko. Bezkontrolowane recoila wygląda on tak. Ciekawie to wygląda, wiadomo, zaczyna latać lewa, prawa, ale myślę, że jest to mniej więcej do ogarnięcia. I Odin, czyli droższy odpowiednik, wygląda już jak taka ciężka broń. Też się rozpędza do 13 strzałów na sekundę. Nie, rozpędza się do 15 strzałów na sekundę, co ciekawe. O wiele większy damage i 100 naboi w magazynku. Jeżeli sobie to ten recoil jakoś tam skontrolujecie... O, teraz te naboje zaczęły lecieć. Ciekawie. No ciężko będzie tego recoila skontrolować. Naprawdę ciężko będzie tutaj skontrolować. Myślę, że ta broń nie będzie aż tak grywalna przez tego recoila, ale jeżeli znacie jakieś miejscówki, na których mogą przeciwnicy kampić i chcecie je na maksa przeskanować, lub wiecie, że ktoś będzie tutaj tym mostem wbiegał, a wy sobie tu staniecie, to możecie sobie rozpędzić to fallouto i wybiec, albo po prostu przez ścianę ich przeskanować. To może być ciekawa wersja, ciekawa alternatywa, szczególnie gdy gracie jakąś postacią, na przykład jak Sage. Rzucicie sobie slowa na ten mostek, wiecie, że przeciwnicy tam są, zaczynacie ich skanować, oni wam z tego nie uciekną, bo będą na mega slowie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o bronię. Napiszcie mi w komentarzu w waszej opinii, jaka broń jest najciekawsza. Ja myślę, że Fantomem będę grał najwięcej, przypomina mi to MK, bardzo wygodnie się tym strzela, bardzo szybko można zabić przeciwnika, można też jakoś tam tego spraya kontrolować i w dwa strzały w głowę zabiją przeciwnika. Tak więc napiszcie w komentarzu, jaka broń wam się najbardziej podoba, czy już macie klucz do bety. To by było na tyle, zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, ja się z wami żegnam i do usłyszenia.